No ale dobra. To ten poziom mamy zaliczony. Hurra! Kurde. Szkoda tylko, że jedno życie mam, więc... No, jestem ciekaw, jak mi pójdą pozostałe poziomy. Aż jestem naprawdę tego bardzo ciekaw. A. Nic z tego. Muszę mieć, kurde, 6 kluczy co najmniej. Albo 7, coś takiego. Chyba 7 to było. Ale dobra, skoro tamten poziom mamy zaliczony... I na samym starcie buła w ryj. Oczywiście. Chyba wolałbym już zginąć, tak więc szczerze, robimy game over. No. I o to chodziło. Lepiej mieć 5 żyć. Niż kurde mieć, nie wiem, 0. 25% cały czas mamy to zapisane, świetnie. Może szybka synchronizacja, tak więc dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra. Tfu! Jeszcze raz. Dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra. Okej. Okay. Wszystko jest cacy. Trzeba będzie jeszcze tutaj wkleić tą synchronizację, żeby nie było. Skoro tutaj przyszliśmy, mamy już jeden poziom zaliczony. Tam poprzedni poziom też mamy zaliczony, bo wszystkie butelki zebrane i safe ogarnięty. Nie, no nie chcę, no widziałem już to, naprawdę. Chciałem gdzie indziej pójść, ale kurde, musiałem zahaczyć o to przypadkiem. Więc myk, dostałeś w caban. Tutaj nic nie ma, przynajmniej nie widzę, żeby coś było. Tam u góry jest most, ale tam myślę, że się nie dostajemy, więc... Boneyard Casino! Lecimy tu. Zobaczymy, co tutaj na nas czeka. Boneyard, kurde. Dobra, mamy tutaj na sam początek... O, drzwiczki, fajnie. Ładne zaczęcie poziomiku, nie powiem, że nie. Fajnie, fajnie. Szkoda tylko, że nie mogłem się przed żadnym obronić. I to jest coś, czego ja nie lubię w Sly'u jedynce, powiem szczerze. Wiem, że to jest pierwsza część. Wiem, że to jest część, która ma prawo być taka, jaka jest. Ale nie lubię za cholerę w tej części to, że mamy tutaj... Że jesteśmy na hita brani. Bo ja nawet nie mam, widzicie, możliwości, jak się obronić, bo zaraz, kurde, kolejny pies za mną przyjdzie i mnie w tubę strzeli. I to jest coś, czego ja nie lubię strasznie w tej gierce. Dlatego wolę osobiście system bezżyciowy w Sly'u dwójce, czyli po prostu pasek zdrowia, bo to było coś o wiele lepszego, moim zdaniem. O, dwa na raz poleciały. Dobra, tu nawet spoko poszło, nie powiem, że nie teraz. Sprawdźmy, czy tutaj nie ma buteleczki żadnej. O, 40 będziemy mieli do zebrania, spoko, spoko. Tutaj kasyno. Hehe, kasyno Street Zone, albo kasyno Night Zone. Hehe, Sonic, pełną parą. Nie, ale ten poziom kasynowy jest całkiem spoko, przynajmniej początek mi się bardzo podoba. Szafy grające oczywiście. Poker. Widzicie, moi drodzy, co hazard robi? Te kundle kiedyś były naprawdę bardzo grzeczne, te pieski w sensie, ale teraz one są niegrzeczne, nie? Bo słuchałem się tego takiego mugshota i teraz widzicie. Widzicie, jak to jest, nie? No, widzę, że coś tutaj... I w tubę, i nie ma, kurde. W ogóle nie wspominałem, ale rozwala mnie odgłos tego, stąpania Sly'a, nie? Warto w sumie te butelki z tequilą niszczyć, dlatego że tutaj, jak widzicie, są te. Mamona jest. I zaraz pewnie będzie takie: Pomidora, skąd ty wiesz, że to jest tequila? Wiecie, jest taka gra o kolesiu, takim barmanie, na wyspie gier bodajże, czy jakiejś innej tam stronce. Gdzie trzeba było upijać barmana i mniej więcej wiem, jak ta tequila wygląda. I tak jakoś się skojarzyłem z tequilą z tamtej gierki, więc dlatego stwierdziłem, że pewnie to tequila jest.
No i może też na taki sposób właściwie się chować, ale ja wolałem na Hama się walić i ich wszystkich wybić. Czasami jest to po prostu łatwiejsze. Nie powiem, że nie. Aczkolwiek jakbym miał preferować, to preferuję wam bardziej skradankowy tryb w slaju niż to, co ja obecnie robię. Bo ja czasami rushuję i robię czasami głupotę na własne życzenie. Tak jak tutaj na przykład. Aczkolwiek nie narzekam. Ale myślę, że bardziej system skradankowy będzie bardziej... O, i z tych maszyn przy okazji też możemy zdobywać te monetki. Fajnie. System skradankowy będzie bardziej ogarnięty i lepiej zrobiony od Sly'a dwójki, bo od tej części no to zbyt wiele nie możemy tutaj wymagać, bo po prostu ta gra jakby jakoś super tego systemu skradankowego od ciebie nie wymaga. Jest jak najbardziej fajnie będzie, jak będziesz tam, nie wiem, używał tego skradania się, ale nie jest to jakby super wymagane z tego, co widzę w tej gierce. Bo nawet bez tego skradania możesz daleko zajść. O, buteleczki. Takiej okazji to nie przepuszczę, nie ma bata. Tak, ty niby pilnowałeś tego. Gówno nie pilnowałeś. No i to jest oczywiście nasz magshot, który tutaj pilnuje, że tak powiem, terenu. Widzicie, jaki on jest brzydki, ale z niego brzydal. O i checkpoint. Okej, na razie przeciwnicy nie robią na mnie jakiegoś super wielkiego wrażenia, ale to się pewnie zaraz zmieni, no bo oczywiście jak mi idzie za dobrze, to oczywiście gdzieś musi tutaj pojawić się tak zwana kłoda rzucana pod nogi, która spowoduje, że zginę. Bo jak żeby inaczej. Nie wiem czemu przechodząc ten poziom jakoś kojarzy mi się Gex Trójka, Deep Cover Gecko. Gra, którą ogrywałem ostatni raz 3 lata temu, no bo to był styczeń... / luty 2017. No ale tak jakoś mi się skojarzyło. Pewnie przez też trochę soundtrack, no bo soundtrack trochę jest taki, jakbym to mógł ująć, mocno podobny do Gexa. Przynajmniej tak mi się wydaje. Błagam was, naprawdę. Takie tutaj pułapki przygotował na nas Magshot. To ja wolę nie wiedzieć, co on jeszcze przygotował. Ej, dobra, co tutaj musimy zrobić, bo ja nie bardzo wiem. Czyżbyśmy musieli się dostać teraz do tych schodów, czy nie? Bo nie bardzo wiem, a nie chcę zgadywać. Chyba, że tędy musimy iść. Chyba tędy. Ty, a lepiej pójść tędy, bo tu widzę, że mamy przejście. A tak, to bym się tam walił do wody i kurde, zaraz bym miał po podkowie złotej, którą teraz mam. W ramach przypomnienia raz jeszcze powiem. Srebrna podkowa daje ci plus 1 do damage'u, czyli po prostu kiedy oberwiesz od przeciwnika, to od razu nie giniesz, tylko masz jeszcze powiedzmy ekstra żyćko. A kiedy będziesz miał złotą podkowę, no to wtedy możesz na siebie przyjąć 2 obrażenia. Dobra, checkpoint tutaj mamy. Teraz uwaga, nie! Właśnie uwaga. No, no i właśnie cała ta moja uwaga to była, kurde. Dobra, jest. Przeżyte. Okej, gdzieś tutaj brakuje butelki jednej. Mam nadzieję, że to u góry będzie. Tak, jest u góry, dobra, wszystko mamy zebrane. I tam kluczyk jest, ale zanim weźmiemy ten kluczyk, to najpierw... Bentley! Man, I'm getting swift with the cipher of these codes. Dial 338. Okay, this page is from your hyperactive ancestor, B.F. Cooper. He discovered a way to speed up the clock. Perfect for those long stakeouts. Just hold down the triangle button to use it. Oczywiście wizytóweczka. Oczywiście, że tak. Tak, ja na to będę mówił wizytówka i mnie to nie obchodzi, że to inaczej się nazywa.
W każdym razie. Sly, this giant roulette wheel is spinning too fast to jump counterclockwise around it. You'll have to jump in the other direction to try to land on the green section.